biegu szpęgarskim startuje pierwszy raz. 46 lat, dobry wiek na debiucik. Moja forma może nie jest taka mocna, ale jestem szczęśliwa, że mogę dzisiaj tu być. Pogoda dopisała i bardzo się cieszę, że tyle osób dzisiaj bierze udział w tym fajnym, fajnym wydarzeniu. Znaczy, generalnie sponsorujemy bieg młodzieży, dzieci i młodzieży. Mi bardzo imponuje ich entuzjazm, ich taka wielka radość i zaangażowanie oraz taka pewna bezkompromisowość. Ten sport jest taki czysty, nie ma żadnych gier, nie ma układów, nie ma brudnych chwytów. Czyli generalnie mówiąc, te wszystkie cechy to są cechy, którymi chciałbym, żeby się moja firma również kierowała i którymi by się wyznaczała. Stawiamy przed sobą coraz większe wyzwania. Nie ukrywam, że w tym pomaga mi mój zespół. Gdyby nie ci nasi pozytywni ludzie, którzy są, tak mówię, pozytywnie zakręceni, gdyby nie oni, dalibyśmy radę. Robimy burzę mózgów, zastanawiamy się, a co jeszcze, a co jeszcze. Niedługo będzie, mówię niedługo, bo to w październiku, ale czeka nas bieg kociewski. Już myślimy o tym, co zrobić nowego, innego, czym zachęcić młodzież, dzieci, ale i też oczywiście dorosłych. No, przyjechaliśmy ze Stężycy w kartuskim powiecie. Forma dobra jest, nie? Powiedzmy, jak na wiosnę jest nawet bardzo dobra, nie? Przyjechaliśmy dobrze się pobawić na biegu szpęgarskim. O, nie wiem, dużo by tego zliczać. Od dziecka biegam tutaj w biegu szpęgarskim, także jest fajnie, przyjemnie. Znaczy, ja tą imprezę pamiętam od zawsze, bo jeszcze jako dziecko tutaj w podstawówce biegałam, przez gimnazjum biegałam. Kiedy przyjeżdżałam do domu, akurat zawsze trafiam, że jestem na tych biegach. Mówię, 3 miesiące mi nie było w domu, akurat przyjeżdżam na weekend, mam, ja akurat przyjeżdżasz na biegi. Więc jak zwykle ta sama atmosfera fajna od zawsze i no taki duży sentyment do tego miejsca i do tych biegów. Ten bieg był bardzo ciężki dla mnie, ale bardzo fajnie. Jesteśmy tu z Francji. Dzisiaj ja jestem tak zadowolony być tu i biegać z wami. Nasza firma promuje zdrowy tryb życia, a jeżeli zdrowy tryb życia, to bieganie też się do tego zalicza. W związku z tym zdecydowaliśmy się, że weźmiemy udział jako sponsor tytularny, a oprócz tego jeszcze wytypujemy bardzo silną ekipę. Nasza grupa, która wzięła udział w tym biegu, liczy 14 osób. No jest to naprawdę duży sukces, jestem ze wszystkich dumna, no i popieram takie akcje. Dzisiejszy bieg uważam za udany, biegło się bardzo dobrze, tym bardziej, że jestem w mocnym treningu i no trochę odczuwałam ten bieg, ale jestem bardzo zadowolona z wyniku. To już leci.
Biegam już 11 lat zawodowo, w Szpęgawsku biegam pierwszy raz, wiele lat mnie namawiano, ale przy zawodowym bieganiu zawsze coś mi występowało. W tym roku miałem szczęście, że mogę tu biec i wygrać ten bieg, bo fajny jest bieg, naprawdę.